Dzień dobry, dzień dobry. Ależ poranek, zobaczcie, kochani, jak pięknie. Ojejku, jakie słoneczko po tym deszczu, okropnym powietrze. Zobaczcie, Doniczka przewrócona leży. I tak wszystko będzie sprzątane. Na razie to jest, wiecie, pieprznik zimowy. Jak tam w karmniczku? Widziałam, że nic nie jadły. No nic nie ubywa. Dobra. Spróbujemy wysypać w ten sposób. To znaczy ubyło. To nie jest tak, bo ja dosypywałam. Ale zobaczymy, czy będzie większe zainteresowanie teraz, jak będzie bez pojemniczka. Kulki. O, kulek ubywa, ubywa. Ale jest pięknie. O rany, dzień dobry, kochani. Zaczynamy piątek. Patrzcie, jenowatka. O, taki chłodek. Ja oczywiście, proszę bardzo. Może nie tyle moja piżama, co takie gadki, w których zawsze chodzę po domu, jak się obudzę, jeszcze przez chwilę, nim się ogarnę. Co? Ajajaja, jakie szczęście! Jakie szczęście! Musimy się nacieszyć tym słoneczkiem, dlatego że niestety sprawdzałam pogodę i oczywiście deszcz idzie. Weekend jeszcze będzie taki w miarę. Prawdopodobnie. No a już wiecie, po weekendzie znowu będzie deszczowo i będę stała w oknie i gadała. I takie będą filmiki fajne. Nie no, będziemy sobie kawiczki pewnie robić. Tak jak wam mówiłam ostatnio, że takie mam rozterki, bo nie ma co nagrywać. Nie ma jak w teren wyjechać. Ale może jutro sobie pojedziemy. Nadstaw taki inny. Zobaczymy, jaka będzie jutro pogoda. Jak będzie tak ładnie, to sobie jutro pojedziemy. Jeszcze nie wiem, czy Jan idzie w sobotę do pracy, czy nie, bo ja to na pewno nie idę. A zobaczymy, jak Jan pójdzie do pracy, to my sobie pojedziemy nad inny staw i zobaczymy, co tam się dzieje. Selerek, jak tam dajesz radę? Kurczę, muszę go do soków zacząć dodawać, a on jest taki gorzki. Ale co tam? Co tam? Damy radę, nie? Słoneczko moje kochane. Ptaszki śpiewają. Ptaszki. Aj, 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 aj. Jak ładnie. Dzień dobry, słoneczko, dzień dobry. Tu Agunia i Baryłeczka. A patrz, kotki nawet nie wyjdą, nawet nie zobaczą, co tu słychać. Za duży wiaterek, czy za niska temperatura dla nich? Co? A co ty tak usiadłeś? Zawiesiłeś się? Pies? No zawiesił się, zobaczcie. Gdzie masz kamyczek? Gdzie jest kamyczek? A, no dobra, dobra. Bo już myślałam, że trzeba będzie resetować barka. Ajajajajaj. Ajajajajaj. Tak. Wiecie, że to jest kamyk z mojego stalniaczka. On sobie nosem przetoczył, ukradł mi tutaj stąd. I nie wiem jak ty, ale ja wracam do domu. Bo mi zimno tutaj. Idziemy do domeczku, chodź. Jaki zadowolony, bo zjadł śniadanko. A, koty już kończą. Co? No nie, no chyba nie myślisz, że ja ci będę kopać tutaj w ogródku kamyczek. Nie masz innych zabawek? Ale tam elemelki śpiewają. Kochani, uwierzycie, że od ostatniego nagrania, jak wam pokazywałam, że kupiłam tą chemię paskudną na mszyce, to minęło już 10 dni ponad, chyba nawet 11. I muszę wam powiedzieć, że zniknęły natychmiast po spryskaniu te, które były. I właśnie widzę, że nie było nic, nie było kompletnie. I tak patrzę
Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj są takie malutkie, białe. To są już nowe, które się wykluły, bo to ile to te dni jajka? Bo to na pewno jaja leżą w ziemi. I na pewno, wiecie, to są te nowe, które się wykluły. Także niestety bardzo mi przykro, ale powtarzamy operację. Zresztą no zawsze tak się powtarza, no nawet jak odrobaczamy swój organizm czy zwierzaki, no to ten proces trzeba powtarzać, prawda? Bo po prostu wiadomo, że są jeszcze jaja złożone. Także myślę, że za 10 dni znowu powtórzymy. Tymczasem zaczynamy operację. Ja bardzo bym chciała, żeby ten kwiatek przeżył i żeby... Ale już widzę, że nic się z nim nie stało, także tyle, że po prostu wiecie, no muszę na koty uważać, bo ten kwiatek stoi na oknie, a koty łażą, co prawda do tego kwiatka nie podchodzą. Muszę uważać na zwierzaki. No i bardzo bym chciała, żeby ten kwiatek przeżył, bo jak on się rozrośnie, słuchajcie, to jest ściana takich perełek wisząca. Jest przepiękny, jest tak ozdobny, dekoracyjny. Troszeczkę go teraz zostawię, żeby to wyschło wszystko i dopiero dam z powrotem do domciu. Znowu się zawiesiłeś? Nunkuń. I kolejna porcja soczku na dzisiaj, cały dzbanek. Ile to ma litr już? Kiedyś sprawdzaliśmy, co ja tam dałam. Chyba to, co ostatnio cały czas daję, czyli jarmuż. To widzicie, jaki zielony. Buraki, marchewka. A, i tutaj jest jeszcze cały seler naciowy, bo rano nie wypiłam. Także dodałam chyba jedna pomarańcza. Nie, nie ma pomarańczy. Także marchewka, burak, jarmuż i seler naciowy. Poczunio! Ojojku, co ty płaczesz? Co ty płaczesz? Myszko? Gdzieś obciuńko? Ja idę teraz z Barkiem na spacerek. Ty już w ogródku byłeś. Gdzieś całą minutę był w ogródku. Stwierdził, że za zimno. A ja wam muszę powiedzieć, że zdjęłam wszystkie gwiazdki z okna kuchennego i je właśnie umyłam. I jutro mam zamiar umyć, znaczy zdjąć gwiazdki, bo baka niestety leniwa krowa tego nie zrobiła. Więc mamusia musi się za to wziąć. Zdejmę gwiazdki i bałwanki, umyję okno. No tak, teraz będzie ścielenie. Nie, nie ścielisz, od razu spać idziesz? To cześć, słuchaj, ja mam mocne postanowienie, że idę ćwiczyć na zewnątrz. Trochę korzeniowskim pochodzę, trochę poskaczę, może przebiegnę z 50 metrów, jak nie dostanę zawału serca. Także moi drodzy, dzisiejszy dzień trzeba zapisać w kalendarzu, bo to jest nowa doba u Aguni. Zaczynamy ćwiczyć na zewnątrz, zaczynamy sezon, tiririri, tiririri, za ciebie też się wezmę i nie udawaj, że nie słyszysz, jutro cię zważymy, słyszysz? No. A, zobaczcie, pogoń za wiewiórą, wiewióra była, nie widać wiewióry. Uciekła. Co to wiewióra była? To już wam chyba kiedyś pokazywałam, że wysypują ludzie fistaszki dla Czechów. Wytłumaczenie już kiedyś tłumaczyłam, ale fistaszki to są buraki. Dobra, ludzie wysypują dla wiewiórek fistaszki i one tutaj w te krzaki przychodzą i jedzą. A jak Barek je wypatrzy, to oczywiście gania. Ja sapię. Słuchajcie, bo idę korzeniowskim, robię marszobieg. Joho! Kochani, ale się jaram, truptamy nad staw, bo trudno to nazwać biegiem. Pierwszy raz po bardzo długiej przerwie. Nie jest dobrze, ale tragedii nie ma. I zaraz sobie podbiegniemy jeszcze kawałek dalej. Potem, znaczy nie, inaczej. Za chwilę jeszcze zrobię marszobieg, czyli kawałek
marszem, kawałek podbiegnę i potem sobie trochę poćwiczę, bo wyginam się. Nie mogę przesadzić, bo jutro będę sprawna inaczej i się nie ruszę. Ła, ale bomba. Ła, ja już czuję te endorfinki, które mi się za chwilę pokażą. Takie słoneczko. Powolutku, ale do przodu. Kochani, trochę przeszłam. Teraz znowu trochę biegnę. Cześć, cześć, cześć. Widzicie tego banana? Radocha taka, kurczę. Widzę, że tam są jakieś dzieciaki na placu i nie będę mogła sobie spokojnie poćwiczyć, tak jakbym chciała. O, jak tam strumyczek nasz. Super. Dobra, biegniemy dalej. Ale fajowo. Jak na pierwszy raz, to jest całkiem nieźle, nie? Super, super. A jak tam ruszyliście się trochę już? U was to jeszcze za zimno. Ja chciałam kurtkę założyć i dobrze, że nie założyłam, bo już mi gorąco. Dobra, to ja teraz się trochę tutaj pomaltretuję. Baryła już goni na oponę. Zobaczcie wariata. No to jest stały repertuar. Repertuar. Wiecie, jakie to jest ciężkie? To jest tak ciężkie, to jest opona od traktoru. TR-135. Panowie to się znają na tym. A ja idę sobie poskakać troszeczkę. O, zobaczcie, co tu mamy. Stópki, stópki. Nie, no czekajcie, co ja robię. Upawka. Baryła, baryła. Troszkę poćwiczyliśmy i biegniemy dalej. Ale już za chwilkę kończę bieganie. Bieganie, truchtanie, takie wiecie, po troszku. I już przechodzimy do marszu, bo będzie jutro katastrofa. Dobra, starczy. Uważam, że jak na pierwszy raz, to jest super. Słuchajcie, mnie już 51 wiosna pyka. Także jak na pierwsze wyjście, jestem zadowolona. Już dotarliśmy nad staw. Ja sobie troszeczkę oddech uspokoiłam, bo już nie biegam, tylko idę, wiecie, korzeniowskim. Wyginam swoje ciało, żeby pięknie wyglądało. Na pewno będę miała jutro zakwasy. To jest więcej niż pewne. No ale spokojnie. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Jak się robi przerwy w ćwiczeniach i się żre, no to potem trzeba cierpieć. Baryła, baryła! Chodź, 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 chodź.
Jaki szczęśliwy. Kochani, zobaczcie to. Pokażę się wam tylko na chwileczkę i się chowam, bo nie mogę patrzeć. Przyszedł czas na oczyszczanie energetyczne. Bidu! To się w ogóle oczyszczać nie potrzeba. Wystarczy, że się spojrzy w słonko i po prostu energia buzuje. Ale ja sobie teraz stanę i przez chwilkę zrobię, porobię sobie to moje ćwiczenie. Słuchajcie, jest tak ciepło. Jakie szczęście, że nie założyłam kurtki. Po prostu jest mi w tej chwili gorąco, a mam bluzę, a pod tym mam taką koszulkę jeszcze cienką. I to wszystko. Jest mi tak gorąco. Ojejku. Super. No dobra, to Agunia się teraz wyłącza. Cudownie, kochani. Zobaczcie, w jakim towarzystwie. Zobaczcie, one czekają na coś dobrego. Ja nic nie mam. Moje kochane. Ale mi endorfinki buzują. Piękny, piękny poranek. Ala omlecik dzisiaj będzie na obiadek. Zamieszam. Wyleję na patelnię. Zobaczymy, nie? Powinno być dobre. Coś takiego. Ojej, ale jakie to duże wyszło. Ale wiecie, to dwa jajka i same warzywa. Także co to? Dobra, wyrównałam. Tylko jak ja to przewrócę, co? Troszkę zwiększymy. Jeszcze sobie może dosypię ziółek. Ups, bo się kamerka rusza. Czekajcie. O, o, o. Dobra. Dosypimy sobie oregano. Ale pachnie. Ulala. Ulalalala. Dobra, co tu jeszcze damy? Pieprzu kajeńskiego. Ja lubię ostre jedzenie. O! Okej. Okay. Jeszcze dorzucimy sobie czubrycy. Kończy mi się czubryca. Muszę kupić. Jakie zapachy. Trochę pachnie pizzą, trochę jajkiem. Patrzcie, koniec czubrycy. Ho, ho, ho. Gdzie to? A, tu. Widać? Widać. Kończy mi się. No i to chyba tyle, nie? Teraz się to musi ładnie usmażyć. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Ale sobie narobiłam ochoty. Głodna jestem, jak nie wiem co. Jak to odwrócić? Ja chyba powinnam to wrzucić na drugą patelnię. Albo może przykryję to trochę? Dobra, na razie niech to się grzeje. Zobaczymy. Nie, to za mała patelnia. Tak sobie myślę, że zrobię to po prostu tak. Siup. Proszę bardzo. I teraz zrobimy siup. Przecież ja nie jestem genialna. No popatrzcie. O, widzicie?
trochę główką trzeba ruszyć i wszystko jest jak być powinno. Dobra, widelec to mam. Kochani, jest dobrze. Moje unikanie cukru działa. Rączka mi się pięknie goi. Już przestało swędzić, także super. No, naprawdę muszę Wam powiedzieć, że dało mi to do myślenia. Dobrze, że ja mam taki organizm, że mi się od razu buntuje. Zobaczcie, jak chciałam podnieść, żeby zobaczyć, czy już jest ok. Czekajcie. Bo to nie trzeba wcale długo nie trzeba smażyć. Tyle, co by się jajko zcięło. Przecież warzywa są upieczone i są dobre już. Dobra, ściągamy chyba. Jeszcze odwrócę. No nie, no idealny jest. Zobaczcie z bliska. Juhu! I bez węgli. Same jajo z warzywami. Ale fajnie wygląda. Czekajcie, bo ciężko mi z jedną ręką. O. Okej, próbujemy, tak? Mega. Powiem Wam, że jeden z najlepszych omletów, jaki robiłam. Przypadek dzisiaj. Improwizacja. Nigdy z takich pieczonych warzywek nie robiłam omlecika. Słuchajcie, spróbujcie, polecam. Naprawdę pycha. Witajcie, moi drodzy. Dzień dobry. Przysiedliśmy sobie na kawiczce. Barek, co burczysz? Boczek idzie, dlatego Barek już burczy zazdrośnie. Chodź, Boczuś, chodź do nas, chodź. Moi drodzy, widzieliście sezon biegowo, sportowo, wiecie, ćwiczeniowy zaczęty. Bardzo się cieszę z tego. Myślę, że to słonko jakoś tak mnie pobudziło do działania. No nie burcz na Boczka, chodź, Boczuś, do nas, chodź. Widzieliście już takie sceny, prawda? Ja leżę z Barkiem i tutaj sobie z Wami rozmawiam, a Boczunio się skrada, także idzie teraz z tamtej strony, stoi przy kominku. Moi drodzy, co chciałam powiedzieć? Bardzo fajnie mi się ćwiczyło. Taka dobra energia, wiecie, wpłynęła we mnie po tych ćwiczeniach. Bardzo lubię, no i niestety się to powtarza co roku, kiedy po takiej przerwie ja mogę zacząć ćwiczyć i wtedy tak się fajnie czuję, po prostu jakoś tak, taka radość we mnie wstępuje, wiecie. Jednak ja jestem takim osobnikiem, który musi ćwiczyć, bo jak nie ćwiczy i ma za długie przerwy, nie burcz, chodź, Boczek, chodź. Jak mam za długie przerwy, to po prostu potem się zaczynam tak źle czuć, że nie wyrabiam i z powrotem, wiecie, wrzucam adidasy i ruszam. Ale przeważnie to się tak koło lutego, marca zaczyna, a w tym roku jakoś nie wiem. Chyba za długą przerwę miałam, za bardzo popuściłam i musiałam ruszyć do boju i cieszę się bardzo. No ale dobra, co chciałam powiedzieć. Jedzonko dobre było, bardzo mi smakowało, widzieliście. Proszę Cię, chodź, Boczuś, tutaj, chodź. Chodź, położysz się obok Barusia. Położy się? Nie położy. Dobrze. Ale o czym chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać? Barek, ja nagrywam! No nie chcę przerywać. Widzicie, jak ja mogę nagrać? No już, Barek. Baruńka? Nie burcz, kochanie. No, nie Ty jesteś pępkiem świata. Są jeszcze następne. Moi drodzy, ja w ogóle jestem w szoku. Naprawdę, ja się nie spodziewałam takiej Waszej reakcji. W ostatnim filmiku powiedziałam Wam, że mam rozterki i Barek, przestań, bo Cię wyrzucę. Powiedziałam Wam, że takie mam rozterki nagraniowe, że nie wiem, co robić, bo po prostu, wiecie, te nagrania tak się zmieniły. Nie możemy wyjeżdżać nigdzie i są takie te domowe vlogi. I ja osobiście, to jest moje odczucie, moje sugestywne, takie, wiecie, jakieś myśli, że przynudzam.
Bo to jest taka rutyna codzienna i ja pokazuję, oczywiście wiecie, to jest ułameczek mojego życia, tak? Bo ileż trwa taki filmik, to trwa parę minut, także to życie, to wiecie, wszyscy youtuberzy wiedzą, jak to jest, to widzą się, wydaje mi się, też wydawało wcześniej, że jak widzę, oglądam filmiki kogoś, to ja znam całe jego życie. No nieprawda, wiecie, to jest tylko ułamek, my pokazujemy, co chcemy, to jest moment, kiedy nagrywamy, montujemy filmik, a zobaczcie, taki filmik trwa pół godziny, a doba trwa 24 godziny, także wiecie, to są takie ułamki z naszego życia, dzielimy się z Wami naszą codziennością, naszymi przemyśleniami, doświadczeniami i czasem rutyną również. No i niestety u mnie się wkradła ta rutyna, podzieliłam się z Wami tymi moimi przemyśleniami i muszę Wam powiedzieć, że Wasza reakcja mnie tak zaskoczyła. Słuchajcie, moi drodzy, ja się w życiu nie spodziewałam, że będzie taki odzew. Bo ja po prostu, wiecie, powiedziałam, że może zrobię przerwę, że może poczekamy do tego czasu, kiedy będzie można wyjeżdżać, kiedy będzie można więcej tych filmików w naturze nakręcać. A tutaj głosy Wasze takie, wiecie, żebym nie przerywała, żebym nagrywała po prostu takie filmiki, wiecie, no chodź, no chodź, 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 chodź. Nie z tamtej strony, to z tej. No chodź, no chodź tam, chodź, chodź, chodź. Ojej, czekajcie, no już, 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 dobra, mamy to, przeżyjesz, Boczusia, czekaj, Boczuś, ułóż się, no już, tak, ty też się ułóż, takiego kadru to jeszcze chyba nie mieliśmy, tak, i no jak ja mam się skoncentrować i mówić do Was normalnie, i wiecie, i ten odzew z Waszej strony naprawdę mnie tak mile zaskoczył, tyle ciepłych słów i prosiliście, żebym nagrywała dalej nawet te rutyny, te spacerki, obiadki, czy tam co jem, soczki i tak dalej. I wiecie, no jest mi niezmiernie miło, naprawdę to jest tak, tak sympatyczne, jeżeli ja widzę, że ta praca moja nie idzie na marne, że ktoś to ogląda, że ktoś czeka na te filmiki, to jest tak przyjemne, kochani moi, i też mówiliście, że wszyscy domownicy, zarówno Jan, jak i zwierzaki, cała trójka nasza, żeby występowały, żebyśmy Wam się pokazywali, bo wiecie, te kawiczki Wasze są nasze kawiczki z Waszymi kawiczkami są bardzo przyjemne i lubicie i czekacie na nie. Dlatego słuchajcie, dobra, nie będziemy robić żadnej przerwy, bo ja nie chciałam, przecież ja nie chcę likwidować kanału, tylko po prostu tak myślałam, że może tylko te kawiczki niedzielne z Janem zostawimy, bo mówię, no przynudzam, przynudzam. A tu się okazuje, że nie, że Wam się podoba, także no dobra, będę się starała, po prostu zmienię może troszeczkę, wiecie, moje myślenie, moją taką, wiecie, świadomość, Boczunio, bo wiecie, świadomość mam taką, że ta rutyna jednak jest w tych, przepraszam, w tych filmikach, więc teraz się postaram jakoś tak, wiecie, no, przestawić w głowę na to, żeby po prostu, wiecie, no, nie myśleć o tym, że przynudzam, tak, tylko po prostu nagrywać. Może to jest jakaś myśl, jakaś taka, wiecie, idea, żeby przestawić mózg. Co już Ci się nie podoba? No widzicie, Barek jest za blisko i już Boczek niezadowolony. Także dobra, ja się postaram jakoś, wiecie, tak psychikę moją odwrócić od tego myślenia takiego negatywnego mojego, że wiecie, że ja przynudzam. To fajnie, że się tak odezwaliście. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Z całego serca. Naprawdę ja się nie spodziewałam nigdy takiej reakcji. Fajnie, fajnie, że jesteście, że mnie wspieracie. Słuchajcie, te Wasze komentarze są wspaniałe. Dla mnie to jest taka motywacja do dalszej pracy. I właśnie mówię, no wiem, że coś się dzieje, że ktoś czeka i że chcecie oglądać te filmiki. Także jeszcze raz z całego serca dziękuję i moc uścisków dla Was. I jeszcze taka jedna sprawa. Chciałam bardzo serdecznie przywitać nowych widzów, bo Was przybywa. Bardzo się z tego cieszę. Serdecznie witam każdą nową osobę, nowego widza. Cieszymy się bardzo z tego. Muszę Wam powiedzieć, że właśnie już od paru filmików zapominam,
YouTube fiksuje, co się dzieje z subskrypcjami, ponieważ w ciągu dnia one mi skaczą. Ubywa, przybywa i to nawet potrafi być po kilka tych subskrypcji, nawet do 10, różnice w górę, w dół. Nie wiem, co się dzieje, natomiast wiem, że inni youtuberzy się skarżą, że te subskrypcje znikają. Czyli na przykład, jeżeli Wy macie mój kanał zasubskrybowany, zobaczcie, proszę Was bardzo, czy dalej macie mnie w subskrypcjach, dlatego że YouTube po prostu sam odbiera subskrypcje. Nie wiem dlaczego, po co, ale tak się to dzieje. Także zobaczcie, sprawdźcie i po prostu, jeżeli zabrał, to subskrybujcie z powrotem. Mnie jest bardzo miło. Słuchajcie, też bardzo dużo osób mnie ogląda. Zrobimy sobie może któregoś dnia takie podsumowanie. Ja włączę ten mój program YouTube Studio. Przepraszam, włosy po kocie. Kto ma kota, to wie, jak to wygląda. I pokażę Wam te statystyki, jak wyglądają. I oczywiście większość moich widzów, która mnie ogląda, to nie są subskrybenci. Także ja bardzo proszę, no, kochani moi, każdy subskrybent, każda łapka w górę, w dół, witam, dziękuję za łapki w dół, trole kochane moje. Wiecie, to się wszystko liczy, każdy komentarz, mnie na tym bardzo zależy, ja się bardzo cieszę, jak piszecie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, dziękuję za to i jeszcze raz fajnie, fajnie, że ten kanał tworzymy razem. Jak macie jakieś pomysły na filmiki, to też podrzucajcie, no słuchajcie, no to może będziemy razem jakoś kombinować, tak? Jak to pociągnąć, żeby te kawiczki były takie fajne, sympatyczne i żeby nam się nie nudziło. Bo wiecie, no też chodzi o to, żebym ja też się nie nudziła, to musi być takie fajne nagrywanie. Ja bardzo lubię nagrywać, uwielbiam robić zdjęcia i wiecie, no to jest dla mnie frajda, lubię upamiętniać zwierzaki, naturę, wiecie, te spacerki wszystkie w domu, no to tak z gotowaniem, to tak wiecie, dobra, będę ogarniała to. No w tym, ja już pisałam niektórym z Was, że ja się w domu kiepsko czuję z kamerką. No, jedni lubią wewnątrz, drudzy na zewnątrz nagrywać. Ja wolę zdecydowanie w naturze. Ale okej, będziemy ogarniać. Także zobaczcie sobie te subskrypcje. Coś dziwnego się dzieje, wiecie, no tych subskrypcji u mnie troszeczkę jest, bo generalnie większy ruch był na kanale latem, kiedy myśmy mieli wyjazdy i grzyby. Także wiecie, ja tam nawet mam filmiki, chyba jeden filmik to ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, więc tych osób oglądających było mnóstwo, po parę tysięcy wyświetleń, no ale to są wszystko grzyby, grzyby, grzyby i mnóstwo subskrypcji mi zostało po tych grzybiarzach, także ja myślę, że jak w końcu nas otworzą i będziemy mogli wyjeżdżać i zaczną się grzyby, no to znowu się większy ruch na kanale zrobi. Ale już w tej chwili jest fajnie, zostały takie stałe osoby, te wyświetlenia mniej więcej są równe i to już widzę po prostu, kto jest cały czas. I ta liczba cały czas wzrasta, jest tendencja taka, wiecie, idzie to wszystko w górę, także fajnie się dzieje i super. Także będziemy działać, czekamy na wiosnę, za chwilę będziemy jajca malować. Będzie jakoś do przodu, nie? Nie damy się tym latającym w koło, wiecie, wirusom i innym bakcylom. Dobra, kochani, kończymy i trzymajcie się cieplutko w zdrówku, w uśmiechu, w miłości. Życzę Wam bardzo miłego weekendu i do zobaczenia. Pa, pa!